Inauguracja sezonu Tauron Hockey Ligi 2023-2024. Nieba 27 Kevin Mińskuk w odwodzie dzisiaj z 31 numerem Szymon Klimczak. Wobec tego, jak zaprezentują nam się gospodarze dzisiejszych zawodów. Witanie kapitanów Bartłomiej, no i Power. No to gramy! Krążek w posiadaniu Tyszan. Już tutaj mocne wstrzelenie przez łyż zawodnika Podhala, no i Tyszanie. Od pierwszych sekund chcą tutaj przejąć inicjatywę, no i o. Wprowadzenie krążka, strzał i z obroną. No i Power, znakomity pomysł, chciał na drugą stronę uderzenie ponad bramką jeszcze. Nie, tymczasem już akcja przenosi się pod bramkę. Tyszan, strzał, gdzie jest guma, ależ tam zamieszanie próbował. Szedł mu ten krążek z łopatki, ale to nie koniec akcji. Tomacik, strzał broni Fuczik z największym trud, zarówno jednych jak i drugich, ale o tym może za chwilę. Popatrzmy, akcja Tyszan, no ależ teraz Mroczkowski przyklejona do ich kijów. Łyszczarczyk, Łyszczarczyk zrobił sobie trochę miejsca, wypalił, ja nie. Gdzie jest krążek? Zamieszanie potężne, nie ma go w bramce. Jeszcze Tyszanie, gol! Jest pierwsza bramka w potężnym zamieszaniu. Sędzia był bardzo blisko. Kto tam okazał się strzelcem tej bramki? Popatrzmy na powtórce. Rac, Roman Rac, jeżeli dobrze tutaj Galant, guma jednak skierowana do Bukowskiego. Bukowski, uderzenie, wypluwa krążek, Linz. Łyszczarczyk i pięknie wyłapał ten krążek. Oj, popatrzmy, bo będzie kara, ale to nie koniec akcji. Spójrzmy, zatrzymywany nieprzepisowo Lorraine. Lorraine! Lorraine, Lorraine i Fuczik. I teraz Neupower, Neupower, będzie sytuacja sam na sam. Bartłomiej, Neupower, gol! Ależ to zrobili nowotarżanie. Neupower wyskakiwał tutaj idealnie z boksu kar. Pokazywał, że jest wolny, jego szybkość, jego dynamika. Proszę zobaczyć. No nie zadrżała tutaj ręka Neupowerowi, aż spadł bidon. Piękna, piękna, naprawdę. Nie znalazł drogi do bramki Linskuga. Teraz Tyszanie, strzał, padakim, gdzie jest guma, jest w bramce, jest drugi gol dla GKS-u Tychy. No, ciekawa, naprawdę kombinacyjna akcja GKS-u Tychy. Popatrzmy na powtórce. Podanie zza bramki, no i tam Pablo Padakin, Jaśkiewicz. Do niego krążek, Jaśkiewicz, gol! Oskar Jaśkiewicz lokuje krążek w nowotarskiej bramce. Wścieka się tam Kevin Lindskog, patrzy w stronę swoich obrońców, że dopuścili tutaj do sytuacji, kiedy to Jaśkiewicz mógł zrobić wszystko, no i zrobił to, co dla jego drużyny było najlepsze. Zdobył gol, a tak jeszcze tutaj zasłaniał Joki. Ej, już od razu strzał Wielkiewicza, ale wysoko ponad. Rozpędza się Cichy, Cichy dobrze na środek. Temar, Temar prosto w Fuczika i trenerzy na zgranie tych piątek. Teraz uderzenie Jaśkiewicza, ależ dużo szczęścia teraz mieli nowotarżanie. I gol! Jest bramka, jest bramka Damiana Kapicy. No zemściło się teraz to, co nie wykorzystali Tyszanie. Tymczasem Kapica dopadł tego krążka. Proszę zobaczyć, teraz no pojechał niczym do rzutu karnego, położył tutaj Fuczika, no i łap. Bryk. Cichy. Uderzenie i broni tutaj Fuczi. No i ruszają Tyszanie, popatrzmy. Pokazuje się Rac, Rac, gol! Ależ teraz pięknie, wręcz książkowo zrobili to Łyszczarczyk z Racem. No to to się musiało tak skończyć i niedługo cieszyli się nowotarżanie z wyniku kontaktowego. Proszę zobaczyć, zamarkował tutaj strzał, ale Racowi nie pozostało. Niedokładnie i guma odzyskana przez GKS Tychy. Jeziorski złamał akcję do środka, gol! Ależ to teraz zrobili Jeziorski z Padakinem, podniesiony krążek i jest no knockout.
Nokaut w Tychach 5-2. Już prowadzą Tyszanie, no i eksplozja radości przy de gola, ale co się dziwić, to jest... I teraz rozpędza się Kapica, pokazuje się Wielkiewicz, Kapica i broni tutaj Paranica, ruszają Nowotarżanie, Kis ma trochę miejsca, wypalił, ale tu tutaj Padakin i zakończona Kinenem, na środku jest Jeziorski, Padakin pocelował i wypluty krążek przez walkowerem, to wszystko okaże się w czasie, tymczasem my przenosimy. Uwaga, teraz będzie sytuacja sam na sam, duży błąd, Galat, gol! Ależ teraz to zrobił Galat, pojechał niczym do rzutu karnego, no i GKS Tychy deklasuje swojego rywala. Proszę zobaczyć, tutaj duży błąd nowotarskiej obrony, nie zdążył Joki, no i Galat wymanewrował Lindström, czyli GKS-em Katowice, natomiast do Nowego Targu, ale o tym może za chwilę. Bardzo dzisiaj aktywny Filip Wielkiewicz. Krążek trafia do Kapicy, Kapica i broni chyba jeszcze tam maską. Jeszcze jedna sekunda. Nie będzie tutaj siódmej bramki.